Unia Europejska, Niemcy i polski rząd zarzynają polskie rybołówstwo. Polacy protestują, blokując jedyną drogę prowadzącą na Hel. Chodzi o 5-letni zakaz połowu dorsza we wschodnim Bałtyku. Dotyczy on Polski i krajów nadbałtyckich. Oczywiście na tym samym akwenie ciągle łowią Rosjanie, a w zachodnim Bałtyku Niemcy. Polacy nie mogą. Porozmawiamy z uczestnikami protestu rybaków rekreacyjnych, a także ogólnie o stanie polskiego rybołówstwa. Dziś także zapytam wicerzecznika porozumienia Jana Strzeszka o ultimatum w sprawie podwyżki podatków z Polskiego Ładu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Jest z nami Alicja Milewska, córka Szypra Jednostek Rybackich. Idź Pod Prąd, Trójmiasto. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów. Alicja, brałaś niedawno udział w proteście rybaków rekreacyjnych we Władysławowie. Oni blokowali wjazd na Hel. Protestowali przeciwko... No, czemu, może powiedz na początku, dlaczego był ten protest? Kim są ci rybacy rekreacyjni? To może zacznę od tego, że rybacy rekreacyjni to są po prostu armatorzy jednostek, którzy wożą wędkarzy. Oni protestowali dlatego, bo nikt nie chce z nimi rozmawiać w sprawie zakazu połowu dorsza. Czyli zakaz połowu dorsza jest na 5 lat, kończy się w 2023 roku. I mieli z tytułu zakazu połowu dostać zapomogi po prostu, żeby utrzymać się, utrzymać swoje jednostki. No, tych zapomóg z tego tytułu nie dostali. W zeszłym roku, jak blokowali Zatokę Gdańską, dostali pieniążki z tytułu covidowego, po prostu pomoc covidową, i to dostało 60%, 40% nie dostało. No i w tym roku nikt też nie dostał, to tak, z tego co rozumiem. Tak, dokładnie. Też z tego co czytałem, nikt nie chce z nimi, tak jak powiedziałaś, rozmawiać, bo nie podlegają pod żadne ministerstwo. Dokładnie. No bo są tymi rybakami rekreacyjnymi, czyli wożą, tak, ludzi po prostu na takie rekreacyjne połowy. Tak. Dlaczego Unia Europejska nałożyła taki zakaz połowu? On jest, zdaje się, tak, tylko dla krajów Unii Europejskiej na wschodnim Bałtyku, tak jak mówiłaś, czyli Rosjanie sobie łowią, Niemcy sobie łowią, tylko Polacy i kraje nadbałtyckie nie mogą łowić. Dokładnie. Ten zakaz obejmuje tylko wschodni Bałtyk, kraje wschodniobałtyckie. I mówią, że właśnie nałożyli zakaz na 5 lat z takiego tytułu, że po prostu morze musi się zarybić w tym rejonie. No, dla mnie jest to osobiście dziwne, bo mój tata, tak jak już wspomniałeś, był szyprem kiedyś, pływał 25 lat. No i nigdy nie było czegoś takiego, że był zakaz na 5 lat, nawet właśnie z powodu zarybiania. Gdzie kutrów było dużo więcej też. Oczywiście, prawda? Bo tak. Mówimy o tych rybakach rekreacyjnych, no ale są też ci tacy rybacy, nie wiem, przemysłowi, tak? Profesjonalni, nie wiem jak ich nazwać. Tak. I oni, rozumiem, też nie mogą łowić. Tak, ten zakaz obejmuje wszystkich. Ale oni dostali pieniądze, mówiłaś, tak, na przebranżowienie gdzieś tam przy okazji wejścia do Unii Europejskiej. Tak, no mogę powiedzieć z obserwacji, to mieszkam we Władysławowie i po prostu port we Władysławowie kiedyś był po prostu portem tętniącym życiem, przepełnionym. Teraz, i to właśnie z moich obserwacji wynika właśnie, że to działo się po wejściu do Unii Europejskiej. Teraz tętni pustkami po prostu, jest parę kutrów wycieczkowych, ale to tylko w sezonie letnim. No i tak jak już wspomnieliśmy, wędkarstwo, po prostu te rejsy wędkarstwa rekreacyjnego po prostu są
też już niepotrzebne, bo skoro nie można łowić dorszy, no to na co ci wędkarze mają iść? Pierwsza jakiś taki paradoks czy głupota tego zakazu, tak jak powiedziałaś, twój tata 25 lat był szyprem wcześniej, no przecież tak samo łowiono, było dużo więcej kutrów, czyli dużo więcej tego dorsza się łowiło. Tak. Teraz jest tych kutrów mniej się łowi, ale jeszcze są zakazy, że jest za mało dorsza. O to chodzi. Powiedz jeszcze odnośnie tego przebranżowienia, bo z tego co mówiłaś, ci rybacy rekreacyjni nie mogą się teraz przebranżować. Czy zawarli taką umowę, tak? Tak, że w zamian po prostu za otrzymanie jakichś środków na utrzymanie swoich jednostek, czyli na stacjonowanie w porcie, to wszystko kosztuje. Także jakieś naprawy w stoczni, które są no, koniecznością, to nie mogą po prostu przebranżowić się na jakieś inne interesy, nie? Czyli nie mogą, nie wiem, zainwestować w agroturystykę, zmienić tych kutrów na wycieczkowe, nic takiego nie mogą zrobić, tylko muszą trzymać nieczynne kutry. Dokładnie. Po prostu je utrzymać. Porozmawiajmy jeszcze może troszeczkę o tej Unii Europejskiej, no bo mamy upadek polskiego rybołówstwa, tak? Tak można to powiedzieć w ostatnich latach. Polska, możesz powiedzieć, jak to wyglądało? Wydaje mi się, że jeszcze w tych poprzednich latach Polska, szczególnie ta północna nadmorska, stała rybołówstwem. Zawsze w dzieciństwie, jak się gdzieś tam jeździło, no to tych kutrów było dużo. Tak. Nie ma takiego, nie wiem, rozgoryczenia czy jakiegoś takiego zrezygnowania, że no ten dochód od stuleci, można powiedzieć, taki, który ci ludzie żyli z tego, nagle im zakazano? Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie w każdym człowieku wiążącym się właśnie z tym przemysłem, no to jest, ale powiem na przykładzie też właśnie mojego taty. Mój tata kiedyś no, to było jego życie. On kochał to i pracował właśnie tyle lat. I mój dziadek był również, no, wypływał na rejsy dalekomorskie, nie takie krótsze jak tato. I no, po prostu integrował się po prostu z tym tematem, jak były właśnie jakieś zakazy i tak dalej. No ale gdy PiS po prostu doszedł do władzy, no to tak jakby przygasił to w nim te właśnie takie podejście emocjonalne do tego, nie? Także już ani się z tym tak jakby no, nie integruje właśnie z tym tematem, ani nie podnosi żadnych, nie chodzi na takie akcje właśnie protestacyjne i tak dalej, po prostu siedzi i milczy na ten temat. Tak, no, także przykro to się słyszy, no bo mamy zamykanie i górnictwa w Polsce, tak. Bo są z kolei te normy emisyjne na przykład, tak? Albo się nie opłaca. Rolnictwo też wiemy, jak wygląda, rybołówstwo, no przeróżne te gałęzie polskiego przemysłu, no tak można to nazwać, są, no nikną, tak? Giną. Tak. Jest to bardzo smutne. Powiedz, jak ten protest wyglądał? Dużo, nie wiem, dużo było ludzi, zainteresowanie mediów, no dało się przeczytać, ja znalazłem kilka artykułów. Jak wydaje się, że ci ludzie, no bo z tego co też czytałem, ci ludzie no, liczą, że będzie telefon ministerstwa, powiedzą im, dajemy wam jakieś tam pieniądze, no i okej, okay, tak, oni wtedy już będą zadowoleni. Mhm. Czyli nie widzą jakiejś, już nawet nie protestują, żeby, nie wiem, Unia wycofała ten zakaz, już jakby o tym nawet nie myślą, tak, tylko po prostu chcą dostać jakąś tam zapomogę od rządu. Tak, oni by chcieli w ogóle, żeby ktoś z nimi porozmawiał, bo poszli na początku no, do instytucji unijnych, instytucje unijne odesłały ich do naszego rządu, rząd odesłał ich z powrotem do Unii, Unia znowuż ich odesłała do rządu, no i wtedy już obstali przy naszym rządzie, no bo jednak jesteśmy Polakami, nie? I jednak są w Polsce i to jednak polski rząd powinien jakoś tam ich wesprzeć, bo no, tak jak już mówiliśmy, stacjonowanie w tych portach kosztuje, utrzymanie tych kutrów to nie są tanie rzeczy. I no, a jeśli chodzi o sam protest był bardzo pokojowy. Było jakieś tam zainteresowanie mediów, było kilka stacji, no ale z tego co czytałam właśnie, to informacje były z tego protestu bardzo okrojone. Te materiały, które można było tak jakby udostępnić, no to myślę, że były w bardzo dużej pigułce. Protest, tak jak już wspomniałam, był pokojowy, no blokowana była droga na Helt, to jest jedyna droga i to w sezonie letnim jeszcze była blokowana, więc turyści jadący na Helt lub wyjeżdżający z tamtych rejonów, no bardzo się frustrowali, bo siedzieli w samochodach z dziećmi
I to było dla nich bardzo... Dochodziło nawet do takich agresywnych sytuacji, ale to nie ze strony protestujących, bo protestujący przepraszali tych turystów po prostu, że nie chcą tego robić, jest im wstyd. Ale po prostu nie mają innego wyjścia. Chcą jakoś zwrócić uwagę, tak? Dokładnie. Z tego, co też czytałem, karetki były przepuszczane przez różne te służby. Też protest został skrócony tam chyba do godziny 12, tak? Tak. Z tego, co też widziałem, była Agrounia, tak? Też wsparła ten protest? Była Agrounia. W zasadzie to protest odbywał się w sobotę, a informacje o tym, że będzie Agrounia, były w środę. Mhm. Poprzedzającą tą sobotę protestową. Dużo ludzi protestowało? Tak, było dość sporo osób. Ale myślę, że większość właśnie była z tytułu Agrounii, nie? Mhm. Wiem, że Agrounia rozdawała tam flagi po prostu ludziom i ci ludzie je brali. Jest jakaś, myślisz, szansa na rozwiązanie? Czy rząd się ugnie w takiej sprawie? Czy gdzieś tam po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, oleje ten protest? Szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że właśnie będzie to bardziej olewane. Mhm. Myślę, że właśnie nie będzie żadnego jakiegoś pozytywnego odzewu, bo tak jak już mówiłeś, oni nie podlegają pod żadne ministerstwo, nie? I tak w zasadzie to. Przykre jest, że przecież ten rząd PiSu, który jest taki, tak tą szabelką wymachuje antyunijną, jaki tu konserwatyzm, jaka suwerenność Polski za ich rządów, tak. A nawet w sprawie dorsza, czyli tej, bo tu mówimy o tej grupie rybaków rekreacyjnych, to ich jest, zdaje tam koło setki, tak? Z tego, co czytałem. Tak. No ale tych rybaków takich profesjonalnych, no to było, myślę, dużo więcej, prawda? Takich, co łowili tego dorsza. No i oni też musieli pozamykać te swoje biznesy. No i jakoś w ich sprawie ten rząd PiSu nie protestował. To jest szczególnie smutne, no bo pomorze zawsze stało jednak tymi kutrami. Oczywiście. I teraz dochodzi do takiej sytuacji, że w tym sezonie bardzo ciężko jest zjeść bałtycką rybę nad morzem. No naprawdę. A potem ludzie narzekają, że takie ceny są, tak? No. W rybach. Alicja, dziękuję Ci za tą rozmowę. Będziemy śledzić ten temat. Mam nadzieję też, że widzicie, że poruszamy niszowe, można by powiedzieć, tematy, no bo tak jak powiedziałaś, tych ludzi nie było dużo, no ale jest to jedna z branż polskiego przemysłu, nikt o niej nie mówi, także myślę, że warto. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie rozmowę. Dziękuję. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj temat wydawałby się niszowy, ale myślę, że ważny. Jest z nami pastor Paweł Chojecki, najbardziej kontrowersyjny pastor w Polsce. No ale nie tak kontrowersyjny jak ksiądz Oko, bo księdza Oko przynajmniej nasz rząd broni, a mnie próbuje skazać na więzienie. No ale dzięki za intro, witam Was. No, tam skazuje rząd niemiecki za mowę nienawiści, tak oni twierdzą, no i polski rząd tu się oburza. Czy wolności w Niemczech nie ma? Ale ciebie też oni twierdzą za mowę nienawiści, w rzeczywistości za krytykę Andrzeja Dudy i Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że jutro więcej o tym porozmawiamy. A wróćmy do niszczenia polskiego przemysłu. Rekreacyjnych. No właśnie, sprawa, tak jak widzieliście rozmowę z Alicją z klubu Idź Pod Prąd Trójmiasto, dosyć mocno kuriozalna. Cały ten zakaz tego połowu dorsza, tych kutrów teraz jest mało. Zakaz mają na 5 lat do 2023 roku. Rosjanie sobie tu łowią u nas, no przecież na tym samym mniej więcej jak Kwenie. Niemcy u siebie na Bałtyku też mogą, tylko tu właśnie Polacy nie mogą. No i dla mnie najsmutniejsze jest to, że no tak jak mówiłem, rząd się tam napina w różnych sprawach, w tej sprawie jest cisza. No i ci rybacy też nie żądają, żeby Unia, może kiedyś żądali, ale już teraz jakby tak zredukowali te swoje postulaty, że już nawet oni nie chcą jakby robić to samo, co ich ojcowie, zarabiać tak jak wcześniej pokolenia właśnie z tego przemysłu, z rybołówstwa, no tylko tam chcą dostać jakieś pieniądze, żeby przeczekać, tak, czy się przebranżowić, nie wiem, robić agroturystykę, czy wozić ludzi, nie, tymi statkami. No najpierw zajmijmy się tą wąską sprawą tych 100 rybaków rekreacyjnych. Tu trzeba podkreślić, że skala ich połowu to jest zerowa, jeśli chodzi o cały połów dorsza i tak dalej. To jest tam po kilka sztuk na jednym rejsie niekiedy, niech będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt. No bo to sobie jacyś bogaci, czyli ludzie jadą, chcą sobie przeżyć. Nie, no niekoniecznie bogaci, ale to... No, ale chcą sobie przeżyć przygodę, tak? Przygodę. Tak? No, bo to są tacy zwykli ludzie gdzieś tam mieszkający, rybacy. Gdzieś tutaj z Lubelszczyzny, gdzieś ze Śląska. Chcą popłynąć na statek. To kilkaset złotych.
złotych zdaje się taka wyprawa kosztuje, także jak ktoś jest fanem, no to go stać, także nie trzeba tu. Było to dość popularne, szczególnie na jakichś takich różnych kursokonferencjach, to były takie... Tak, jako ciekawostka. Właśnie taka, jako taka atrakcja. Można było w ten sposób się przyjechać. Czyli nie ma to żadnego ekonomicznego uzasadnienia, czy biologicznego uzasadnienia ten połów tych 100 rybaków. Ale zobaczcie, jak nawet tak niewielką grupę rząd polski gnębi. I tutaj to takie od Annasza do Kajfasza, nie? Odsyłają ich do Unii, Unia do rządu, rząd do Unii i tak se grajcie w no, takiego ping-ponga. Bo oni nie są przypisani do żadnego ministerstwa. Także widać, że jeśli nie ma wielkiego elektoratu, jeśli to się rządowi nie opłaca, to ma Polaków w dupie. No to na tym przykładzie tej setki rybaków tych rekreacyjnych można jasno pokazać. Rząd ma nas w dupie. Chyba, że jesteśmy w kupie. A no to wtedy rząd od razu troszeczkę zaczyna pozorować działania, udawać, że coś robi. Ale najsmutniejsze w tym, co powiedziała Alicja, pochodząca zresztą właśnie, jak ktoś mówi, z dziada, pradziada z Władysławowa, czyli wie, o czym mówi, to jest reakcja jej bliskich, zapisu. Bo gdyby to robił jakiś taki prounijny rząd kojarzony z Niemcami, Platforma, czy tam jeszcze PSL, SLD, to jej bliscy by protestowali. A zobaczcie, kiedy robi to PiS, nie podoba im się to, ale zostają w domu. To jest właśnie w soczewce pokazana rola PiS-u. W rzeczywistości PiS robi robotę za Niemców i wrogów Polski. Za pomocą haseł patriotycznych omamił Polaków, że rzeczywiście będzie stał na straży interesu narodowego. Dzięki temu oni mają takie poczucie, że o, ktoś nas reprezentuje, ktoś nas broni, Jarosław Kaczyński nie pozwoli, żeby Polsce stała się krzywda. A po cichu, jedną setkę się wykończy, drugi 1000 się wykończy, branżę tę się wykończy, proszę Śląsk, kopalnie, proszę elektrownia Ostrołęka. Kto to zrobił? Platforma? Nie. To zrobił PiS. Czyli w rzeczywistości Niemcy rękami PiS-owców duszą i mordują Polskę. No taki jest z tego prosty wniosek. No niech ktoś mi pokaże, że jest inaczej. Ja bym się chciał mylić. Jeden z naszych komentatorów, tu patrzyłem na czacie, Krzysztof, też z rejonu nadmorskiego, z Koszalina, pyta retorycznie, czy jest jakaś dziedzina życia w Polsce gospodarczego, gdzie nie ma upadku? A to jest 6 lat rządów. Rady nadzorcze. Prawa i... Tak, rady nadzorcze, kochanki tych i tu by trzeba... Orlen. Mają się dobrze. Orlen, mają się teraz dobrze. Kupuje wszystko. Pokażemy teraz Państwu fragment rozmowy z uczestnikiem protestu, który też przedstawia, o co chodzi w proteście rybaków rekreacyjnych. Tutaj telewizja Patron. Chciałem zadać Panu pytanie. Po co tutaj się zebraliśmy? Po co ten strajk? Dlaczego? Powiem tak. Reprezentujemy wędkarstwo morskie. Jest tu nasza dosyć spora grupa. Jesteśmy armatorami jednostek, które wożą wędkarzy na dorsza. Od 2 lat jest zakaz połowu dorsza przez Unię Europejską. Zgłosiliśmy się do Unii Europejskiej o prośbę, żeby to znieśli, bo nam pomogli. Powiedzieli, że mamy się zgłosić do rządu naszego. Nie zgłosiliśmy się do rządu, powiedzieli, żebyśmy z powrotem poszli do Unii. Unia nas znowu wypchała do rządu. No to w takim razie, skoro jesteśmy w Polsce, no to rząd nam niech pomoże. No tak, jesteśmy obywatelem Polski, to powinien nam pomóc. Ponad 2 lata, nawet więcej, walczymy o jakieś tam możliwości i tak dalej. Dalej nic nie widać. Powiem tak, inaczej. Zakaz dorsza jest planowany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Do tego momentu nic żeśmy nie uzyskali, żadnej pomocy. Ale żeby nie być tutaj, jak to się mówi, nie w porządku, dostaliśmy pieniążki z COVID-a. 200 tysięcy na jednostkę, ale która będzie spełniała określone warunki. Ważna rzecz, że dostały te pieniądze tylko 60% ludzi, 40% nie dostała. Dlaczego? Bo nie spełniała warunków. Tak to wygląda. Czyli nie objęło, nawet z COVID-a, to i tak nie objęło całości, tylko 60%. To jest raz. A za to, że stoimy i nie mówimy dorsza i jest zakaz, nie dostaliśmy żadnej, jak to się, wsparcia. Nie mówimy nawet o finansach. Żadnego wsparcia, nic. Były z nami tylko 2-3 razy rozmowy, obiecanki, zacanki, a dalej nic jest w tym kierunku nie robione. Dlatego
Wstyd nam jest chodzić tutaj na ulicy, robić protesty, blokować ruch, no bo innego wyjścia na razie nie mamy. Nie mamy innego wyjścia. W tamtym roku żeśmy robili blokadę na Zatoce Gdańskiej, to dzięki tej blokadzie dopiero znalazły się pieniądze z COVID-a. Ale tak jak zaznaczyłem, nie wszyscy dostali. Teraz próbujemy, żeby nam pan premier pomógł. Mam nadzieję, że ma dobre serce i w końcu nam pomoże, bo na tą chwilę dalej jesteśmy bez środków. I nasze załogi nie mają pieniążków, my mamy opłaty duże, jak to się mówi, koszta eksploatacji jednostek i tak dalej, remonty postojowe, no wiele rzeczy się na to składa, a nie mamy pomocy. No stąd właśnie tu jesteśmy i będziemy walczyć do skutku, aż w końcu coś się z tym zrobi. Tak? Czekamy na pomoc pana premiera, że nam pomoże. To byłoby miłe. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To był uczestnik protestu rybaków rekreacyjnych. Blokowali jedyną drogę na Hel. No tam mają takie miejsca, gdzie rzeczywiście mogą niewielką ilością osób uderzyć w czuły punkt. Dla mnie najbardziej takie kuriozalne, smutne, ale takie kuriozalne, ale pokazujące zresztą nie pierwszy raz ideę, która jest w Unii Europejskiej, że im się płaci za to, żeby te kutry stały i nic nie robiły. Nie, że nie mogą się przebranżowić. Nie mogą zainwestować tych pieniędzy, nie wiem, zezłomować, tak jak mówi Alicja, tych kutrów, pójść w agroturystykę, no coś tam zarabiać pieniądze, tylko mają stać na redzie, w porcie, mają być, przechodzić te wszystkie przeglądy oczywiście co roku, tam gdzieś czytałem, że taki koszt mniej więcej utrzymania takiego kutra, nie wiem, może ktoś mnie poprawi, to jest 10 tysięcy złotych miesięcznie, mniej więcej bez załogi, tylko sam kuter. No to są dosyć poważne pieniądze, jak się z niego nie zarabia. Nie? No ale to jest tak, jak rolnicy dostają na przykład dopłaty też, żeby tam nie uprawiać na przykład czegoś w niektórych przypadkach. Czy takie państwo, w ogóle taka instytucja może na dłuższą metę funkcjonować, jak ona sobie odcina branże, z których się zarabia, których normalni ludzie by zarabiali? Oczywiście nie jest to na długi czas. Tu chodzi o zniszczenie pewnych działów gospodarki i zniszczenie w pewnych krajach. Bo tak jak na początku powiedziałeś, Alicja też to podkreślała, w tym samym czasie, kiedy polskie kutry poszły na złom, te przemysłowe, a te stoją w portach i nie mogą nawet po kilka dorszy rekreacyjnie popłynąć. Kutry niemieckie pełną parą łowią. Rosyjskie. Kutry rosyjskie mają wszystkie unijne zakazy w dupie i łowią gdzie chcą, co chcą i tak dalej. Polak tylko nie może. Litwin nie może. Estończyk, Łotysz. Bo on jest najbogatszy, dlatego no, nie może. No toż to właśnie, to jest sprawiedliwość Unii Europejskiej. Czyli widać, że cała ta działalność restrykcyjna w obszarze gospodarki Unii Europejskiej służy promowaniu gospodarki niemieckiej. Jak już wiemy po Nord Stream 2, porozumieniu Rosja-Niemcy, czyli służy promowaniu gospodarki niemieckiej i rosyjskiej. A wszystkie inne gospodarki mają podupaść. Zobaczcie, że bardzo podobne tło było Brexitu, jeśli chodzi o rybołówstwo. Tam właśnie rybacy brytyjscy czuli się dyskryminowani, czuli, że na nich spadają restrykcje, podczas gdy na rybaków francuskich nie. Tam z kolei te dwie nacje, że tak powiem, miały kosę. No i w końcu, zobaczcie, no gdzieś czytałem, że w Polsce też coraz więcej jest zwolenników polexitu. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, czyli trzeba jasno powiedzieć, te regulacje nie mają na celu ochrony dorsza, nie mają na celu ochrony Bałtyku, nie mają na celu ochrony ekologicznej i tak dalej. Mają na celu zniszczenie gospodarek konkurencyjnych dla Rosji i Niemiec, kropka. I to do Polaków powinno wreszcie dotrzeć. Bo przecież, jak zniszczyliśmy budowę elektrowni w Ostrołęce, to zaraz niedaleko w obszarze tym kaliningradzkim właśnie powstają nowe elektrownie i będziemy ruskim płacić za prąd, który będziemy musieli importować. To jest polityka? Nie. To jest zdrada pisowskiego rządu. Jeśli chodzi o jakby tą kuriozum też tego zakazu połowu dorsza, no bo jakby to jest, oni to motywują tym, że jest za mało tego dorsza, no i musi się tak odrodzić, wyreprodukować. Ruscy jeżdżą tymi kutrami i zarybiają tam razem z Niemcami, no na pewno. Tak? Ale też ciekawe jest to, co o tym też mówili, pani Alicja mówiła,
jej ojciec 25 lat pływał, wcześniej przed nim kilkaset lat też pływali. No może mieli gorsze kutry, no ale zobaczmy, możemy pokazać ale wykres. Większe taki, połowy. Wykres dla Parlamentu Europejskiego o ilości połowu w ogóle w Polsce. Zobaczcie Państwo, no szczytowe daty, no to jest jakiś 74 rok. No to przykład, pamiętamy, potem, to wiesz, Polska była potęgą rybołówstwa w świecie lat wtedy. 80. No i wtedy jakoś chyba nie było tych zakazów jakichś pięcioletnich. Słyszałeś o jakichś zakazach? Trzeba powiedzieć, że wtedy mieliśmy flotę dalekomorską. Przecież i na Oceanie Spokojnym nawet nasi rybacy łowili tam w okolicach Korei i tak dalej. Także Atlantyk no, cały. Myślę, że takie kuterki dalej te tutaj na Bałtyku nie, no też tutaj łowiły. Na Bałtyku też, tylko mówię, że Polska była potęgą wtedy światową, jeśli chodzi o rybołówstwo. Już nie pamiętam, w pierwszej dziesiątce zdaje się przed wejściem do Unii Europejskiej w 2003 roku mieliśmy flota rybacka, Polska liczyła 1408 jednostek. W roku 2017 już tylko 834. Ciągle spada, no to mamy dane z przez 4 lat. Oczywiście mówimy dzisiaj o rybołówstwie, ale to samo można powiedzieć o górnictwie, to samo można powiedzieć o przemyśle stoczniowym, to samo można powiedzieć o hutnictwie, to samo można powiedzieć o rolnictwie. Na przykład przemysł cukrowniczy został zniszczony w Polsce, a też byliśmy potęgą, chyba jedną z największych w Europie i bardzo tam liczącą się w świecie i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, że dzisiaj jeszcze Niemcy nam płacą za milczenie. Dzisiaj Niemcy, via rząd Prawa i Sprawiedliwości, dają zasiłki, żeby Polacy siedzieli cicho. Dzisiaj jest praca jeszcze gdzieś tam dla Polaków w całej Unii Europejskiej. Ale w zamian mamy zniszczyć gospodarkę, którą odziedziczyliśmy po przodkach. To jest deal wejścia do Unii Europejskiej. Ja wiem, że są względy strategiczne, ja wiem, że są różne tam ułatwienia. Ale zobaczcie Państwo na polską gospodarkę. Gdzie jest rozwój? W wiesz, której jest rozwój? Dziedzinie? W wyjeździe za granicę, żeby pojechać do pracy za granicą. Firmy patrząc przewozowe. Po naszych województwach, przecież tu wschodnich. Znaczy nie chodzi mi na to firmy przewozowe, tylko żeby pojechać za granicę, po prostu się przesiedlić. Tam, czy tam jeździć, rok na przykład na pół roku, na trzy miesiące. Tak Polacy teraz żyją, żeby zarobić. Jeszcze odnośnie tego argumentu właśnie z tym dorszem, nie? Że on tak musi się odrodzić. No taka, może to ktoś powie, że to jest takie niedbanie o zwierzęta, czy jakieś takie niehumanitarne stwierdzenie, ale czy nie można by zostawić tą sprawę samemu sobie? Jakby tego dorsza było mało... To by się nie opłacało łowienie, już. Nie mieliby do nikogo pretensji, no może do jakiejś tam konkurencji, nie? Ale na pewno nie do rządu. Nikt by im nie musiał dopłacać jakieś tam... Pewnie może by protestowali, no ale za dużo wyłowili sobie, powiedzmy, można by tak było powiedzieć, nie? Tam, czy jakoś tam pozwolili, żeby ktoś im wyłowił. No to teraz tego dorsza nie ma, łowcie co innego, czy tam róbcie co innego, tak? No to by się naturalnie... Naturalnie by to było. A tak przez to parę lat Unia na zakaz, no to trzeba o nich teraz zadbać. No to teraz oni, żeby jeszcze te statki, te kutry dalej mieli, no to im płaćmy za to, żeby nic nie robili. To jest wszystko takie na siłę regulowanie wszystkiego, co się da. Ręczne sterowanie zawsze doprowadzi do ruiny. To się mówi, gdyby socjalizm, to ręczne sterowanie, gospodarka planowa, etatyzm, państwo wszędzie się wpieprzające, to jest socjalizm. Czyli ręczne sterowanie, gdyby wprowadzić na Saharze, co by się stało z piaskiem na Saharze? No to Polacy już, rozsądni Polacy to wiedzą, że gdzie państwo się zacznie wcinać, tam będzie bieda, tam będzie korupcja, tam będzie niszczenie zasobów i tak dalej, i tak dalej. Niczego nie odbudujemy, ale zniszczymy polski przemysł. Ale powiedzmy, tu się nie wcina państwo, tu się wcina Unia Europejska. To dlaczego państwo... polskie państwo PiSu się na to godzi, nie protestuje? Jak to jest zakaz pięcioletni, no to mamy zarządów PiSu, tak? 2018 rok, no to już jest rząd Prawa i Sprawiedliwości przecież. W niedzielę mówiłem o księdze Nehemiasza z Biblii, nie? To możecie sobie zobaczyć. Jak w 50 dni można było odbudować państwo przy totalnej ruinie. Zadaniem państwa jest bronić narodu, czyli obywateli, za pomocą obrony granic przed wrogiem zewnętrznym. No i teraz ty mówisz, że to nie polski rząd, tylko Unia. Nie? Rząd unijny nas niszczy. No a rząd polski na to pozwala. Czyli można powiedzieć, państwa polskiego nie ma w tym obszarze. Oddaliśmy Polaków, można powiedzieć, w jasyr Unii Europejskiej. No i Unia Europejska nie pozwala. Znaczy, jaka tam europejska? Unia Niemiecka nie pozwala.
No mówi, że nie Lizja, bo oni tak raz po niemiecku, raz po rosyjsku mówią i tak dalej. Dobrze im wychodzi już od stuleci ten sojusz rosyjsko-niemiecki. A tu coraz Polacy mają jakieś mrzonki o silnym państwie polskim. No toż tam za pomocą albo Katynia, albo Oświęcimia, albo jednego i drugiego, a teraz za pomocą takiego przyduszania. To, co się dzieje z polską gospodarką, z polskim narodem, to nie jest taki holokaust, jak Rosjanie i Niemcy nam zaproponowali w 1939 roku, kiedy Hitler i Stalin ręka w rękę nas napadli, no i tu siedzieli dość długo, nie? To jest takie przyduszanie. I co jest takie zaciskanie pętli na szyi, że my żyjemy, ale jak się tam ruszymy, no to jeszcze bardziej się zaciska i jeszcze bardziej i coraz mniej tlenu, coraz mniej powietrza. Jedni, kiedy już tu ten zaduch, ta niemożliwość życia normalnego, uciekają do innych państw, nie? Czyli Polska słabnie demograficznie, nie? No to mówią, a to my przyjmiemy z Bangladesz, nie? Tak mówi PiS, że tam wykwalifikowaną siłę roboczy, tam inżynierów, lekarzy, astronautów z Bangladeszu przyjmiemy. No dobra, już nie będę tego komentował, wiele razyśmy o tym mówili. Przecież to, że jest kryzys demograficzny, 500+ nie rozwiązuje, tylko potęguje. No zobaczcie państwo, dobra, no wszyscy fajnie, kiedy dostają 500+. Ale teraz trzeba chwilę pomyśleć. Skąd się bierze to 500+? Od rządu. No nie, nie od rządu. To się od nas bierze. Czyli tak, rząd nam wkłada do jednej kieszeni rękę, wyjmuje 800 zł. Nie? Kochanka, sranka i tak dalej. Powiedzmy, że zostaje 500, to dużo. No i teraz rząd łaskawie. Obywatele kochani, zrobimy rocznicę 1 maja i na 1 maja dostaniecie po 500 zł. No i do drugiej kieszeni wsadzają nam 500 zł. Ile nam przybyło pieniędzy? To na maturę zaawansowaną z matematyki. Ile Polakowi przybyło pieniędzy? W wyniku 500+, ty mi powiedz. A jeszcze inflacja pójdzie. Ale no odnośnie 500+. Ile to można tłumaczyć? A nikt nie rozumie. Odnośnie 500. Bo dostał, bo wiecie, kiedy mu kradli 800, to było cichutko. Kiedyś ktoś mi pokazywał, jak obrabiali mu kieszenie. Ktoś mu zaproponował sprzedaż lornetki. Nie? Lornetka się nazywała TV PiS. Producent firma Kurski. Nie? I on se tu patrzy, o tam droga na Ostrołękę, nie? A w tym czasie ten sprzedawca patrzy, co on ma w prawej kieszeni, co ma w lewej, tam mu wszystko czego. A nie, nie kupuj. A dobra, nie kupuj. Fajnie, cześć, cześć. Już tam idzie golas dalej, nie? Dopiero się później gdzieś tam kapnie, jak sobie będzie chciał lody kupić, że już ma tak samo. Właśnie TV PiS i różne zadymy, które PiS robi, to co Jarek tam, te futerka, LGBT, Duda, czy tam później te strajki kobiet, to oni wszystko to robią, to jest taka lornetka, żebyśmy się tam patrzyli. A w tym czasie czyszczą nam kieszenie. I tych 100 ludzi wyszło na ulicę, bo im już całkiem oczyścili. Ale nie wiem, czy słyszeliście tego rybaka, jak on mówi. Na co on ma nadzieję? To naprawdę bardzo bolesne dla mnie doświadczenie. On liczy na dobre serce premiera. Ludzie, gdzie jest godność? Gdzie jest polska godność, polska duma? On liczy, że jakiś partyjny kacyk z Platformy czy z PiSu, bo on i w Platformie szorował tam buty i w PiSie. On ma dobre serce i da. Ludzie. To jest zaborca, jak był chłop pańszczyźniany. Tak nas nie spodlił, jak te rządy po 89 roku upodliły Polaków. Że on liczy na dobre serce premiera, że mu pomoże. On nie wychodzi w morze sam zarabiać na swoją rodzinę, mieć godność, dumę, przed żoną się pochwalić. On idzie błagać premiera, jeszcze w buty go pocałujcie. Przecież to jest feudalny system, gdzie przychodzisz i błagasz władcę o litość, a od ciebie nic nie zależy. To jest katokomuna. Feudalny Kościół katolicki i upadlająca nas
socjalistyczna komuna. W PiSie połączyło się to w jedno. Katokomuna, czyli Narodowo-Komunistyczna Partia Brunatna. Tak jak mówisz, szczególnie smutne jest to właśnie, że oni już nawet nie protestują, że chcą łowić, po prostu zarabiać, tylko liczą na te dobre serce. Mówiliśmy wcześniej o 500+. Gdyby Polacy mieli godność, organizację, samoorganizację i dumę, to by wyszli w morze, nie błagając Morawieckiego o pozwolenie. Tylko, no dobra. Ale zaraz by były mandaty i tak dalej. Myślę, że tak to by się skończyło, ale 500+... To by się tak w normalnym kraju. W normalnym, to by się tak nie skończyło. Nie żyjemy w normalnym kraju, jak dobrze wiesz. Bo tu chodzi o społeczeństwo. Że powiedziałeś, mamy, zobaczcie, jak już wykastrowane społeczeństwo. O tym dobrze wiemy, niestety. A ja za to mam paragraf, kiedy to powiedziałem. Bo ciekawe, nie można tak teraz mówić. Można tak myśleć. Nie można budzić Polaków. Tylko trzeba wysyłać jakiegoś Brauna z jakimiś wariatami i oni mówią, że oni są pobudka. I oni będą walczyć. Oni są zamiast narkozy młotkiem w łeb. Już nawet nie trzeba, że tak powiem, farmakologii. Wystarczy młotkiem w łeb. To jest taka pobudka Brauna. Mamy odnośnie tych 500 plusów, tego wsparcia rządowego i tej sytuacji z zakazem połowu dorsza. Rysunek naszego rysownika Andrzeja Patalona. Andrzej, witamy cię bardzo serdecznie. Pokażmy rysunek, co chciałeś pokazać. Widzimy tam, kochanie, uciekamy do Polski. Mówi jedna ryba, no nie określiłeś płci, to nie wiem, czy tak nowocześnie można powiedzieć, co to jest za... Nie, to jest... To jest rybołów. Ryba i... A pan druga... ryba i pani ryba. Pan, okej, dobrze. A druga odpowiada, a jak już będziemy mieli na rybek, to może i 500+ dostaniemy. Tak, tutaj dorsze uległy propagandzie sukcesu i liczą. To popatrz, katokomuna dociera też pod wodę. Tak. No ale to jak mówiliście, że w czasach właśnie Złotego Wieku wszyscy uciekali do Polski, to może tak teraz ryby będą uciekały do polskiego morza. To też będzie Złoty Wiek Bałtyku. No ryby może i będą uciekały do Polski, ale ludzie to z Polski będą uciekały. Tyle na humorystycznie. Nie wiem, czy Andrzeju chcesz coś jeszcze dodać do swojego dzieła. Wszystkie rysunki Andrzeja. Wszystkie rybki śpią w jeziorze. Możecie śledzić na naszym Twitterze, Facebooku. Zobaczycie, pewnie też zaraz będzie gotowa animacja, jak ten rysunek powstawał. Rozumiem, że nie masz już nic do dodania. Możecie podawać, no, poprzednio. Artysta się wyraża kreską, nie tak, słowem. Tutaj widzieliśmy już ten. Trzeci, który to już jest twój rysunek na żywo w programie. Czwarty chyba, też tak mi się wydaje. Przejdźmy teraz do tematu dalej polskiego, dalej politycznego, ale odnośnie porozumienia. Tutaj pobrzękuję szabelką. Pani wiceminister rozwoju Anna Kornecka z Porozumienia mówi, że nie ma naszej zgody na podnoszenie podatków w ramach tego Polskiego Ładu. Zapytałem wicerzecznika Porozumienia Jana Strzeszka, czy to jest ultimatum dla rządu PiS, czy rzeczywiście oni tak są przeciwko tym podnoszeniu podatków. Zapraszam teraz na tą rozmowę. Jest z nami wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeszek. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie rzeczniku, pani wiceminister rozwoju Anna Kornecka z waszej partii powiedziała, Porozumienie bardzo jasno stawia granice i mówi, że sprzeciwiamy się tak gwałtownej podwyżce podatków. PiS mówi tylko dla określonej grupy przedsiębiorców. Nie ta określona grupa przedsiębiorców świadczy usługi, sprzedaje towary każdemu Polakowi w naszym kraju. Nie ma na to naszej zgody. Czy jest to ultimatum Porozumienia? Nie, to nie jest ultimatum, to jest stanowisko, które prezentujemy od dłuższego czasu. To znaczy każdy wie, że jeżeli podniesiemy podatki przedsiębiorcom, jeżeli przedsiębiorcy będą musieli płacić więcej, to oni sobie poradzą, bo przerzucą te podwyżki na odbiorców swoich towarów i usług. To znaczy finalnie każdy z nas będzie płacił u fryzjera, w kwiaciarni, w sklepie drożej. Panie rzeczniku, ale czy nie są to tylko hasła, no bo... Rząd Zjednoczonej Prawicy no jednak jakoś podnosi te podatki w ostatnich latach. Czy rzeczywiście nie zagłosujecie za żadną podwyżką podatków, czy chodzi tylko o tą konkretną z Polskiego Ładu? Panie redaktorze, mówiąc kolokwialnie, nieraz pokazywaliśmy, że mamy jaja i to jeszcze nieraz pokażemy. To znaczy my w tym momencie uważamy i z zasady wychodzimy z założenia, że szczególnie w trakcie walki ze skutkami gospodarczymi koronawirusa nie powinno się podnosić jakichkolwiek opłat, danin czy podatków
polskim przedsiębiorcom i polskiej klasy średniej. Polscy przedsiębiorcy od półtora roku heroicznie walczą z pandemią koronawirusa. To oni, restauratorzy, sklepikarze, wszyscy inni na własnej skórze przekonali się, co oznacza to, że ludzie nie mogą normalnie funkcjonować. To oni przekonali się o tym, co się dzieje, jeżeli gospodarka jest zamrożona. To oni musieli redukować swoje wydatki, to oni musieli liczyć straty. Nie możemy zgodzić się na to, żeby oni w tej chwili płacili po prostu więcej. Oni w tej chwili powinni mieć ulgi, powinni mieć niższe podatki, powinni czuć, że państwo polskie chce, żeby oni dalej tutaj pracowali i dalej rozwijali swoje biznesy. Panie rzeczniku, ale czy takie deklaracje nie świadczą już, że szykujecie się powoli na samodzielne funkcjonowanie? Nie, panie redaktorze, to jest coś, o czym nasi przyjaciele z koalicji dobrze wiedzą. To znaczy, zarówno nasi przyjaciele z PiS-u i z Solidarnej Polski wiedzą, że taki jest charakter ideowy porozumienia. My chcemy niskich, prostych podatków, my chcemy państwa minimum, ale państwa skutecznego. To jest coś, co mówimy od zawsze. Panie redaktorze, no ale zapytam tak, przecież wasze głosy prawdopodobnie, jeżeli byłaby taka podwyżka, na przykład zastąpi Lewica. Co w takim razie? Czy wy tylko pokrzyczycie, zagłosujecie przeciw, no a podwyżka i tak przejdzie, no bo na przykład mówię, powiedzmy, że Lewica zagłosuje za, wystarczy wtedy tych głosów. Czy dalej wtedy będziecie w Zjednoczonej Prawicy, czy tego już będzie, kolokwialnie mówiąc, za wiele? To jest na razie, panie redaktorze, political fiction. Ja lubię, jak myślę, każdy z nas snuć różne scenariusze, ale finalnie trzeba wrócić do rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że Porozumienie zgłosi swoje poprawki do tej ustawy podatkowej z Polskiego Ładu i wszystko wyjaśni się na sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozumiem, czyli nie przewidujecie jakichś sankcji, powiedzmy, dla koalicji rządzącej, gdyby ta ustawa przeszła? To nie jest moment i to nie jest czas, żeby o ewentualnych, jak to pan powiedział, sankcjach mówić. To jest w tej chwili czas, żebyśmy my, jako najbardziej merytoryczne środowisko w Sejmie, przedstawili konkretne poprawki, konkretne rozwiązania, które sprawią, że polscy przedsiębiorcy nie zapłacą choć złotówki więcej. Panie redaktorze, zapytam na koniec, domyślam się pana odpowiedzi, czy chcielibyście jako porozumienie przedterminowych wyborów, no bo te rzeczy, o których protestujecie w Zjednoczonej Prawicy, rozmawiamy już któryś raz, jest tego dosyć dużo. Czy nie jest tak, że wolelibyście stanąć do przedterminowych wyborów, spróbować samodzielnie, być może w jakiejś innej koalicji? Czy porozumienie poparłoby jakiś, nie wiem, na przykład tak zwany rząd fachowców, czy jakiś taki rząd w stylu wszystko oprócz PiS-u? Czy na razie skupiacie się tylko i wyłącznie na Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze, w tej chwili każdy rozsądnie myślący człowiek i każdy patriota nie chce, żeby w trakcie walki z... jesteśmy chwilę przed czwartą falą walki ze skutkami koronawirusa, zarówno na polu medycznym, jak i gospodarczym, zmieniać większość czy organizować wybory. Już wiemy, jak wygląda organizowanie wyborów w czasie pandemii. Myślę, że nikt z nas nie chce tego w tej chwili powtarzać. My mamy swoje zobowiązania z 2019 roku, kiedy wspólnie z PiS-em i z Solidarną Polską szliśmy do wyborów. Chcemy te zobowiązania realizować, a w tej chwili Polska potrzebuje stabilnej, skutecznej władzy. Panie rzeczniku, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam. To był Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia. Jak skomentujesz, czy rzeczywiście to jest tylko jakieś takie pobrzękiwanie szabelką, żeby wśród Polaków było takie przekonanie, że to Porozumienie, no to ono jest w tym rządzie, ale ono jest takie wolnościowe i będzie przeciwko podatkom, no bo spodziewamy się, gdyby nawet zagłosowali przeciw, przegłosuje ich SLD. Mogą zgłosić, pan Strzeżek mówi, że zgłoszą poprawki, no ale liczyć na to, że te poprawki wszystkie zostaną zaakceptowane i nie będzie tej podwyżki podatków, no to jest troszeczkę takie liczenie bezsensowne. Może najpierw powiem coś miłego. No pewnie. A co chciałeś mówić? No prawdę. Najpierw coś miłego. Nie, no, powiem coś pozytywnego w tym sensie, też prawdę, ale może nie taką kluczową. Cieszę się, że politycy z tego już głównego nurtu zaczynają Polakom jasno tłumaczyć, że podwyżka podatków uderzy we wszystkich. Nie? Bo PiS jeszcze próbuje na modłę socjalistów i komunistów mówić... Czy to w niektórych? Burżujom! Złych. Burżujom zabierzę i dam prostym ludziom ciężko pracują. Nie. Zabierzem. Wszystkim damy kochankom.
w radach, przepraszam, partnerkom z rad nadzorczych i różnym tłustym kotom, jak to już sam Jarosław Kaczyński, to towarzystwo wyhodowane przez PiS przecież, nie przez Platformę, nie przez SLD czy Unię Wolności. Te tłuste świnie, czyli koty, wyhodował Jarosław Kaczyński. Tylko 13 podobno i zmniejsza się po głowie tłustych kotów, już podobno poniżej 10. A PS im tam liczy, ochrona, PSL, to jest, wiesz, jakoś 357, a my wiemy, że tego są tysiące, bo to w każdym powiecie i gminie też dokładnie się to hoduje także z innych partii. To pan Strzeżek jasno powiedział. Czy to jest podwyżka, to miłe? To miłe. Podwyżka podatków nawet dla części przedsiębiorców oznacza spadek dochodów dla wszystkich Polaków. Oznacza spadek dochodów dla wszystkich Polaków. No bo oni przerzucą tą podwyżkę na... Za jakieś usługi. Po prostu zapłacisz drożej. I tyle. Widać, że polityka prowadzenia państwa do bankructwa rozpędza się. PiS rządzi tylko, już dzisiaj, dzięki rozdawnictwu pieniędzy. Czyli musi je rabować coraz bardziej brutalnie od Polaków. Proste jak 2 razy 2. Czyli tak jak mówiliśmy, nie tylko te rządy po okrągłym stole, gdzie biskupi katolicy dogadali się z komunistami i teraz mamy taką katokomunę, zniszczyli różne dziedziny polskiej gospodarki, wymienialiśmy te wszystkie przemysły, teraz już cały kraj zatapiają, prowadząc do bankructwa, bo już nie mają pieniędzy na rozdawnictwo. Ale Unia da. Da. 700 miliardów chyba. Ale za to zażąda, żeby przenieść kompetencje rządu w Warszawie do Berlina. A może to i lepiej. Przecież kanclerz Merkel w 2018 roku, idąc w ślady papieża Franciszka, który parę miesięcy, chyba 9 miesięcy, zobacz, tak mi się papież począł, Angela urodziła. Urodziła Angela urodziła. O tak, może powiedzieć. 9 miesięcy po poczęciu tego tematu przez papieża Franciszka, bo to on rozkazał, że czas, żeby Polskę zlikwidować i wprowadzić tutaj jeden Reich ogólnoeuropejski. Zobaczcie, to są słowa Franciszka, nie moje. A potem, jak już to poczęcie dojrzało, nastąpiło narodzenie już nowej kanclerz, która powiedziała: Polska musi! A raczej powinna. No zobaczcie, sama się nawet poprawiła, no ale wiemy, że to oznacza musi. I rząd Morawieckiego, rząd Kaczyńskiego właśnie realizuje niemiecki plan na Polskę, czyli likwidację Polski, nie? Za pomocą bankructwa ekonomicznego. No i dobrze, że tu porozumienie zaczyna tak, że tak powiem, no, uświadamiać Polaków. Kiedyś to robiła Unia Polityki Realnej, teraz widać, że tu pan Gowin próbuje wejść w te tory. Ale dalej to już mi się nie podobało, bo każdy dzień rządu pisowskiego to jest krok w kierunku likwidacji Polski. Oni robią to każdego dnia. Także ja nie wierzę w te zaklęcia, że teraz nie czas na wybory, bo pandemia, bo będziemy robić lockdowny. No na razie dość tam niskie są te wskaźniki. Po co w takim razie takie? Ja tylko pamiętam, że minister Macierewicz mówił, że on nie opublikuje raportu o katastrofie smoleńskiej, bo papieru nie ma i pandemia. Ale już opublikował, czy jeszcze nie? No już co? A co, papier przyszedł? Aha. Jak jest socjalizm, nie ma papieru. Na razie biurowego, a potem wiecie jakiego. Jak w Wenezueli. Jak oceniasz w takim razie ten, czy to jest tylko taki PR-owy zabieg, żeby to porozumienie, gdzieś tam to odium, gdzie ludzie teraz nienawidzą PiS-u, krytykują PiS za wszystko, no, wiedzą, że jest to no, zły rząd, żeby gdzieś to porozumienie z boku nie dostało za bardzo. Porozumienie jest, że tak powiem, marginalizowane przez Kaczyńskiego i telewizję jego. Ma tam w sondażach poniżej chyba 1%, czyli nie istnieje. Nie? Czyli jest to siła, która musi się przykleić do kogoś, żeby w ogóle jeszcze przetrwać. No i też jest beneficjentem tego, że tych wyborów nie ma, no bo teraz tą siłę mają. Jakieś tam rady nadzorcze, tam porozumienie chyba też ma jeszcze. Chyba 11 posłów. No, coś tam... No, a przy nowych wyborach... Coś się tam dzieje, mogą nie mieć żadnego. Także tu bym tak nie o Polsce mówił, nie? Myślę, że to nie jest dla Polski, bo mówię, każdy rząd tej hunty to jest strata dla... Każdy dzień rządu tej hunty to jest strata dla Polski. Także gdyby rzeczywiście mieli jaja, to już dawno ten rząd byłby w kosmos wykopany. I tyle, nie? To tak, jeśli miałbym skomentować ten genitalny aspekt wypowiedzi pana rzecznika, nie?
Nie podoba mi się ta gra na zwłokę. To jakieś czekanie nie wiadomo na co. Tu jest taki raport Banasia, nie? Jeśli chodzi o te tuzy polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Nie? Ocenę tych i on mówi, że tam Morawiecki to głupi jest, nie ma zmysłu strategicznego. Ale było, że może się... Może się nauczy. Może go Markela tam czegoś... Makrela czegoś... Największym graczem jest Zbigniew Ziobro. Największy według niego jest Ziobro, a Gowin... Walczy samodzielnie było Ziobro, powiedział, że ma jakąś tam ideę, a Gowin, że jest tylko... Widać, że te komplementy pod... Było, że on jest tylko... Karierowiczem. Karierowiczem, tak, jakiś, że jest takim jakimś tam... Także zaraz, widać, że te komplementy w stosunku do Ziobry na nic się nie przydały, bo prokuratura żąda uchylenia, prokuratura Ziobry żąda uchylenia immunitetu, znaczy immunitetu i no, praktycznie rezygnacji ze stanowiska właśnie pana Banasia, szefa NIK-u. Ciekawe, także, za co? Także nie to jakieś tam... Ja to myślałem, że na przykład nie zarzucą mu, że coś ukradł, że coś zrobił. Ale weź, to jakieś... to jest, że on... Każdemu PiS-owcowi napisał... można by taki akt oskarżenia że postawić. Że on źle tam wycenił, ja tam nie wiem, może rzeczywiście tam... Jakieś dzieło sztuki, nie no, bzdury kompletne. W swoim tam sprawozdaniu finansowym o tym, gdy mówił, ile ma pieniędzy, to napisał więcej niż oni uważają, że miał. To jest to przestępstwo. Może rzeczywiście ukrył. Ja tylko zapytam, kiedy kto go wycenia te majątki? Kiedy go robili tym tam ministrem, wiceministrem szefem finansów NIK-u, tak? I tak dalej. Nie, mówię wcześniej. Aha, no. Bo on przecież od wielu lat jest w PiS-owskiej tej nomenklaturze władzy. To co, tych sprawozdań finansowych nie mieli? One są właśnie za te stare, poprzednie lata. Te służby tam, wiesz, tam już takie kwadratowe i podłużne, no nie widzieli tych jego, tych zeznań podatkowych? Widzieli, a jak go robili? A jak go robili tym szefem NIK-u? To nie mówili, że jest człowiek bez skazy kryształowy? A nagle, kiedy im się wziął do dupy, no to oni jakieś stare kwity tam, że coś tam się pomylił, o ileś tam tysięcy robią. Także widać, że to jest takie nadmuchiwane, dmuchana afera. W ogóle na tym się nie należy koncentrować. Także widać, że to postawienie na Ziobrę ze strony, czy przynajmniej taki komplement w kierunku Ziobry, no nic nie pomógł. Ziobro nie chce z Banasiem, czy chce sam, czy się tam z Kaczorem dogadał, to nie wiem. To już mnie nie interesuje, ale wróćmy do pana Gowina, bo tu jego rzecznik występował. No pan Banaś w tym opracowaniu ma tutaj takie stwierdzenie, że to jest karierowicz, nie? I rzeczywiście droga polityczna... Różny karierowicz. No. Różny karierowicz. Droga polityczna pana Gowina, ona tak nie jest specjalnie zachęcająca. Tam z kwiatka na kwiatek, żeby gdzieś przy władzy. Ma parę dobrych momentów. Na przykład kiedyś się upominał o pedofilię księży. Nie? To tak może powiedzmy, każdy dzisiaj powie, no za delikatnie się upominał, no ale w tamtym kontekście historycznym to i tak chwała mu za to, że się upominał. Nie? Także chyba ta ocena nie jest do końca sprawiedliwa, nie? Że w pewnym obszarach, to jednak Gowin tam potrafi no, zrobić coś w kontrze do tego, co się opłaca. No bo tu ewidentnie tam chodziło o szczecińskie sprawy takiego księdza, który w tajemniczych okolicznościach umarł, kiedy zaczęto wyciągać jego sprawy. On tam ogromne miliony, czy nawet może więcej niż miliony załatwiał kościołowi w Szczecinie różnych dotacji, darowizn i tak dalej od państwa właśnie, czyli z naszych pieniędzy. I później jak już to zaczęło wszystko wychodzić i skandale seksualne, ale no nagle umarł, wziął. Już to tak, no, przypadkowo zupełnie. To tak jak w mafii się dzieje, tam też przypadkowo wszyscy umierają z przyczyn naturalnych. Żaden tam nie, żeby tak coś nie pomyśleć, nie? Teraz na przykład... To tak jak w Rowerzy na Białorusi. Teraz na Białorusi, przepraszam, na Ukrainie jeden z przedstawicieli tej opozycji białoruskiej poszedł pobiegać i za parę dni... W parku. Powieszony na drzewie. A jak u nas leper powieszony w swoim biurze, a to nie. A jak taki przedstawiciel rządu w Wigilię się powieścił, no nie, same przypadki, nie? Tam, generał Petelicki przecież. No też rozstrzelił przypadkowo, akurat przed meczem Polska-Czechy, Czechy, zdaje się, nie? Tak, no to też oczywiście sobie wybrał taki termin, żeby akurat ani dziennikarze, ani Polacy, ani oczywiście służby te medyczne, patologiczne, badające zwłoki w piątek, żeby se w poniedziałek, żeby tam wszystko wyparowało. No już to takie same przypadki są. Zobaczcie, jak na Ukrainie Białorusina zabijają, no to wszystkie media piszą, no że to zabójstwo sfingowane na samobójstwo, a tu przypadki takie same w Polsce i seryjnego samobójcy nie ma, no. Także widzimy, że to, co się dzieje w Polsce, to jest jedno wielkie mydlenie oczu Polaków.
To jest odwracanie naszej uwagi, usypianie, a tych, którzy już tu naprawdę się duszą, wyrzucanie na zewnątrz, wypluwanie. Polska wypluwa ludzi niepokornych, a tu tych, którzy próbują, że tak powiem, jeszcze budzić sumienia narodu, no to zaczyna, że tak powiem, pętlę na szyję i tak dalej, i tak dalej. O procesie to mówiłem. Dzisiaj akurat tu część moich braci i sióstr w Chrystusie też na ulicach informuje, na ulicach Lubelszczyzny informuje Polaków o tej ogromnej niesprawiedliwości i zamachu na wolność jednego z ostatnich niezależnych mediów w Polsce, czyli telewizji Idź Pod Prąd, w ramach akcji Support Pastor Chojecki. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się w tę akcję angażują. Jutro będziecie mogli zobaczyć fotorelacje. Czas na wasze głosy. Agata Kowalczyk. Przykro się człowiekowi robi, jak się słucha, że ludziom jest wstyd wychodzić na ulicę, ale nie mają wyjścia, bo rząd swoim zachowaniem do tego zmusza. Ja tylko przypominam, że mamy taki rząd, na jakiśmy zasłużyli. To musi do Polaków dotrzeć. Chcesz zmiany? Rozpocznij rachunek sumienia od siebie. Bo pomstować na rząd każdy potrafi. Ale zmienić siebie, a to jest dopiero sztuka. Tak powiem już prywatnie, tak off the record, że ja sam też nie potrafiłem siebie zmienić. Wielokrotnie postanawiałem różne poprawy w swoim życiu, nic mi nie wychodziło. Ale dzięki Bogu, gdzieś tak pod koniec studiów dotarła do mnie właśnie dobra nowina o Jezusie. Że właśnie Jezus przyszedł dlatego, że my sami nie potrafiliśmy się wyrwać z bagna, w jakim jesteśmy. On umarł i zmartwychwstał dla nas, za nas. Umarł dla nas, zmartwychwstał. I każdemu oferuje przebaczenie grzechów i moc do zerwania z grzechem. To, co czytaliśmy w księdze Nehemiasza w niedzielę. Jeśli Polacy nie zaczną znowu sięgać do Biblii, nie zaczną sięgać do Jezusa Chrystusa, wołać do Niego, to będą wspólnikami swoich katów. Tak jak to jest dzisiaj. Michał 2310. PiS toczy wojenki ideologiczne, ale żeby walczyć o niezależność polskiej gospodarki i miejsca pracy Polaków, to dupy do tyłu. Są już tak bezczelni, że zgroza i hańba. O nie, oni będą walczyć. Tylko nie z Rosją i z Niemcami. Będą walczyć z Ameryką. To potrafią na zlecenie rosyjsko-niemieckie. O tym za chwilę więcej. Marko Teper. Ostatnio słyszałem, jak Morawiecki mówił, że teraz małe rolnictwo jest oczkiem w głowie tego rządu. Już się zaczynam bać, że za chwilę domknął ten system i tego to również zarżną. No przecież chcą, żeby można było wszystko sprzedawać ze swojego gospodarstwa, kupować i tak dalej. Pod jednym warunkiem. Wiecie jakim? Żadnych podatków, zeruśko. Ale jeden warunek jaki? Wszystko musi być rejestrowane. A teraz pytanie. Za 0 zł, bo jest tak proste. A po co komu ta rejestracja? No, to jest właśnie sieć, którą zarzuca na Polskę Prawo i Niesprawiedliwość. Mariusz Borucki. U mnie na wsi zostały pieniądze zmarnowane ze wsparcia dla rybołówstwa i czegoś tam na, uwaga, zrobienie tabliczek informacyjnych o rosnących drzewach. Tak, ja byłem ostatnio w Parczewie. To takie miasto w północy województwa lubelskiego. No i przyjeżdżam przez rynek, tak tego, patrzę, a tam normalnie igrzyska. A tam fontanna, taka kilkadziesiąt metrów. A żeby jeszcze, to podświetlona. Normalnie jak w Lublinie na Placu Litewskim. To ktoś niezłą kasiorę przytulił, ten, który robił te fontanny. Zobaczcie, po co w Parczewie fontanna? Zastanówcie się, bo to kosztowało ogromne miliony. Eksploatacja tego będzie was kosztowała jeszcze miliony. A dach wam się zawali, droga dziurawa, internetu nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Ale Rada Miasta was zaprosił, każe, macie fontannę, cieszcie się. Po co wam jak się miejsca pracy? Rozwija. O, fontannę mamy. Z racji, że waszych pytań, z racji naszego zjazdu, mamy też gościmy przedstawiciela Polonii Amerykańskiej, Jacka. Jacku, powiedz, jak ty, patrząc na to, żyjąc już trochę lat na Zachodzie,
patrzysz na takie zakazy, że nagle ludziom zakazują uprawiania, robienia ich w rzeczywistości tego, co robili od lat zawodu, ich ojcowie, dziadowie, w sensie tego rybołówstwa, nagle nie mogą łowić, bo nie można, bo dorsz się musi rozwijać. No ja bym takie zadał pytanie, czy naprawdę tego dorsza brakuje, nie? Czy ja wyciągałem, powiedzmy, miesiąc temu, czy tam rok temu tyle samo ryb, co wyciągam dzisiaj, no to chyba nie brakuje go i nie potrzebuje się tam jakoś rozwijać. No nie znam tego do końca, ale na pewno bym nie pozwolił na to i myślę, że no jeżeli ja mam do utrzymania rodziny z tego się utrzymywałem całe życie i teraz mi ktoś mówi, że nie mogę wypłynąć, bo coś tam, gdzie w ogóle dowodów praktycznie nie ma, no to bym to tylko podarł i wyrzucił do śmieci i powiedział, nie, tak nie będę robił. No, ja mam rodzinę do utrzymania, to co mam, nie wychodzić z domu, co ja mam robić, nie? Na pewno bym nie czekał na jakieś litości od państwa, że mi tu pomoże, tylko bym poszedł dalej łowić te ryby i zachęciłbym też innych, żeby ze mną wypłynęli, żebyśmy trzymali się razem, a nie, że ja wypłynę i mnie będą karać, a oni będą siedzieć z boku, tak żebym też na pewno chciał zachęcić innych, żeby wyszli razem ze mną i łowić dalej, nie? Jak, znając Amerykanów, jak oni zareagowaliby na taki, no, na taki zakaz? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale w ogóle, żeby taki zakaz powstał, to mi się wydaje, że już jest absurd, nie? Że takie coś komuś mogą zabronić. Jak, wiedząc właśnie, że jeszcze inne państwa mogą sobie łowić, a mi nie wolno, no to skąd się to bierze? No, to widać, że to jest tylko właśnie zabicie mnie, a nie tak naprawdę dbanie o jakieś ryby czy cokolwiek. Także myślę, żeby na pewno zareagowali tak samo, jak mówię, nie? Że nie daliby się, nie? Żeby powstrzymać ich od tego. Dzięki. Pamiętam, jak kiedyś ty, będąc w Stanach, tłumaczyłeś jakiemuś Amerykaninowi, nie wiem, czy to było w John Birch Society, czy gdzie, to tam, jak to w Polsce jest, że u siebie na działce nie możesz o tak drzewa ściąć. I on tak patrzył, tak nie rozumiał, myślał, że jakiś tam ten angielski. Ja nie rozumiem, że źle mówię po angielsku, że mu takie głupoty opowiadam. W końcu jak zrozumiał, to stwierdził, to tak, to wy tam broni nie macie? Tak mniej więcej zareagował. Myślę, że w tym przypadku byłoby podobnie. Jest to coś... No, nie do pomyślenia, tak, że wszyscy naokoło mogą łowić, tylko Polacy, nie? To jest upodlenie narodu, które oczywiście sięga czasów pańszczyźnianych. Inne kraje, które przyjęły, głównie te, które przyjęły protestantyzm, dały wolność chłopom i zrównały wszystkich, tak jak przed Bogiem są wszyscy równi, tak i stąd właśnie był kapitalizm. No, udało ci się zarobić, no to nieważne, czy masz błękitną krew, czy tam, że tak powiem, bordową, czy jaką, no to po prostu kupujesz co chcesz, masz co chcesz, mieszkasz gdzie chcesz i tak dalej. To była ta wolność, która przyszła właśnie przez reformację protestancką, czyli przez sięgnięcie do Biblii, przyszła do krajów Zachodu. U nas system pańszczyźniany został do drugiej połowy XIX wieku. I to nie polska szlachta wyzwoliła chłopów, to car ukazem, dekretem dopiero, gasząc powstanie styczniowe, dał chłopom ziemię, dał wolność, zlikwidował system feudalny. Ale mentalnie my dalej jesteśmy jako naród na poziomie pańszczyźnianych chłopów. Później to przejęli kacykowie komunistyczni, czyli ten pierwszy sekretarz partii był takim, można powiedzieć, dziedzicem. Czy to było w gminie, w powiecie, w województwie, czy tak jak Edżugerek, czy wcześniej Gomułka na terenie państwa. Także stąd to się nazywa katokomuna, bo to właśnie najgorszym takim tym społecznym aspektem katokomuny jest utrzymywanie systemu feudalnej zależności obywatela od państwa i pozbawianiem go godności, że jednostka jest nikim. Jednostka się nie liczy. Ty masz tylko, możesz wisieć na klamce państwa. Dzisiaj na klamce PiSu. Kiedyś pamiętam, jak byłem młodszym, była taka, nie wiem, czy to piosenka, utwór
o Polakach bez pracy, 5-2 dębiec śpiewał głos ludzi bez pracy, to my Polacy, teraz można powiedzieć, to my rybacy, tak samo to się odbywa. Minęło kilkanaście lat, nic się to w tej sprawie nie zmieniło. No można sobie pojechać na zachód, tam pracować. Przejdźmy na razie teraz już na koniec do jakichś milszych wątków. Sporting gramy z Francją w ćwierćfinale siatkówki mężczyzn w Igrzyskach Olimpijskich. Prezydent Andrzej Duda już zdążył pogratulować. Tym razem szybko. I temu panu Michalikowi i tamtym paniom szybko. My się dołączamy do tych gratulacji oczywiście. Mamy też wątek pani Cimanouskiej, chyba tak czyta się. Cimanouskiej chyba, no nie wiem. No bo... Nie wiem, tak piszą dziwnie te nazwiska. To jest białoruska lekkoatletka wycofana ze startu w Igrzyskach za krytykę władzy jedynej słusznej białoruskiej. Polska dała azyl, tak, dosyć szybka reakcja. Bydgoszcz tam też bierze w tym udział. Schroniła się też w ambasadzie polskiej. Schroniła się w ambasadzie. Ma już bilet do Warszawy. Ambasada USA dziękuję Polsce i Japonii, że pani Cimanouska uniknęła upokorzenia. Jak ty skomentujesz, czy to jest tylko jakiś wątek taki PR-owy, no, czy to się wpisuje gdzieś w jednak dosyć no, szeroki wachlarz pomocy dla Białorusinów w Polsce? Na pewno ta decyzja szybka, tu nawet jestem trochę zdziwiony, że polski rząd pisowski potrafił tak szybko podjąć dobrą decyzję. Nie byli na nartach? Nie wiem. No właśnie, nie tam wiem, się wydarzyło. Co tam się stało. Może Duda na miejscu. Ale media w całym świecie piszą, chwalą Polskę, media w Stanach Zjednoczonych. Także to jest dobra decyzja, ale... Czy to jest decyzja wynikająca z troski o Białoruś, czy o wolność ogólnie, no to już wątpię. Czy to jest polityczne złoto? Przypominam właśnie, że Morawiecki i Dworczyk wymieniali tutaj informacje. Przy całym szacunku dla Białorusinów tam pisało, to jest dla nas polityczne złoto. My na tym zbijemy kapitał polityczny, nie? Także mówię, dobra decyzja, to przynosi Polsce chwałę, ale jeśli chodzi o motywację kacyków pisowskich, no to raczej wierzyłbym tym ich mailom prywatnym, które sobie nawzajem pisali, że traktują tę sprawę zupełnie instrumentalnie. Zupełnie instrumentalnie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w telewizji Republice, mówi, że jest zmiana w naszych relacjach z USA. Powiedział, w warstwie realnej sądzę, że tutaj Stany Zjednoczone doskonale rozumieją, że Polska na wschodniej flance NATO, na wschodniej flance Unii Europejskiej jest kluczowym zwornikiem całego systemu bezpieczeństwa transatlantyckiego. No ale mówi, rzeczywiście w tej warstwie symbolicznej jest zmiana relacji, czyli co już teraz na... Otwarcie zmieniamy relacje polsko-amerykańskie. Teraz będziemy tacy antyamerykańscy, nie wiem, bardziej jest niepodlegli. Jest to jakaś głupota. W rzeczywistości normalny człowiek to by się wstydził. To by się wstydził, jeśli chodzi o swoją postawę. No bo tu mówi, korzystamy z parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych, ale symbolicznie będziemy... a plujemy im w twarz. Ale to świnią jesteś, jeśli się tak zachowujesz. Czym tu się chwalić? Symbolicznie mówię. No on też symbolicznie mówi, także no było trochę optymistycznie na koniec. No, już, no nie mogę. Ej, no. Coś na koniec programu chcesz dodać? Ale w jakim temacie? W dowolnym. To jeśli w dowolnym, to wiecie, że zacznę mówić coś o Bogu. Nie? Cieszę się, że Polonia jest z nami w projekcie Idź pod prąd, bo tak jak mówiłem ostatnio o księdze Nehemiasza, tam jest człowiek pochodzący z narodu żydowskiego. Ten naród popadł z powodu swoich grzechów, głupoty, lekceważenia Bożych prawd, popadł w kompletną ruinę. Został praktycznie rozśrodkowany po całym świecie. Jego stolica została zniszczona, świątynia zburzona. Coś takiego jak powstanie warszawskie. Można by to, myślę, porównać taką hekatombę. No, Żydzi się gdzieś tam w różnych częściach świata pourządzali. Jeden z nich, Nehemiasz, został najwyższym dostojnikiem królewskim o najwyższym zaufaniu, bo podawał mu wino, wodę. Najpierw sam próbował, czy nie jest zatrute. Był pod czaszem. Sam próbował. Odczekanie, nie ma trucizny, dawał królowi do wypicia. Nie? I kiedy on usłyszał,
jak jego naród jest traktowany, że jest w pohańbieniu i wielkiej biedzie. Zobaczcie, w pohańbieniu, to co mówiliśmy, że rybak prosi o zmiłowanie, o dobre serce jakiegoś kacyka rządowego, nie? To jest dla mnie hańba. Nie? W pohańbieniu i w wielkiej biedzie, bo ich okradali, rabowali, tak jak dzisiaj rządy katokomuny nas już od kilkudziesięciu lat wyzyskują. I on kiedy usłyszał o losie swojego narodu, to zapłakał nie raz, a potem poleciał do swojej roboty. Tylko on wiele dni płakał, smucił się i modlił się o zmianę swojego narodu. Ja bardzo dziękuję tym z was, którzy musieliście wyjechać albo wyjechaliście z rodzicami, żyjecie w obcych państwach, gdzie jest dużo lepiej niż w Polsce. Ale dalej to, co w Polsce jest, was obchodzi, was boli, ale nie chcecie być tylko biernymi obserwatorami czy narzekaczami, ale każdego dnia na różne sposoby angażujecie się w to, co się w Polsce dzieje, wspierając telewizję Idź Pod Prąd, włączając się w przeróżne akcje tutaj w Polsce, jak też i tam za granicą. Pamiętacie, no, dwa lata temu parada Puławskiego z udziałem też naszych klubów amerykańskich i kanadyjskich. To jest ta postawa, której wzór znajdujemy w księdze Nehemiasza. Czyli widać, że ta metoda czapkowania, ta metoda pańszczyźniana, ta metoda, że nic się tu nie da zrobić, nie dotyczy, dzięki Bogu, wszystkich Polaków. Pozdrawiam wszystkich widzów Idź Pod Prąd, bo to jest ten rodzaj ludzi, którzy się nie godzą z dziadostwem i którzy wierzą, że jednostka może zmieniać historię. Dziękujemy też wszystkim, którzy nas wsparli w miesiącu lipcu, bo udało się znowu zebrać 1000 gitar. Przypominamy oczywiście, że nasza telewizja funkcjonuje dzięki waszemu wsparciu, także jeżeli to podoba się wam to, co tutaj widzicie, prosimy was o wsparcie idźpodprąd.pl/wsparcie. A teraz mam coś w rodzaju ogłoszenia promocji Idź Pod Prąd, też ciekawe ogłoszenie. Polecamy wam najnowszy lipcowy newsletter w telewizji Idź Pod Prąd. Znajdziecie go na naszym kanale i na Facebooku, a także, to właśnie o tej promocji mówię teraz, jeżeli zapiszecie się na newsletter telewizji Idź Pod Prąd, wystarczy tam podać swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, który znajduje się w pasku bocznym na stronie głównej idźpodprąd.pl. Wystarczy, tak jak mówię, tylko adres e-mail. Po potwierdzeniu zgłoszenia otrzymacie link do pobrania aktualnego magazynu Idź Pod Prąd. Także to jest prezent, zachęta do właśnie bycia na bieżąco z tym wszystkim, co się u nas dzieje. Uczymy się technik PR-owych. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, mieć to w takiej fajnej formie newsletteru co miesiąc, to zapiszcie się na stronie idźpodprąd.pl. Dostaniecie link do pobrania właśnie wirtualnej wersji magazynu Idź Pod Prąd. Oczywiście wersja papierowa jest dostępna w naszym sklepiku. Ramówka na dziś. Co nas dzisiaj jeszcze czeka w Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Serwis technologiczny redaktora Marcina Palimonki. Zapraszamy już za kilka godzin. O 20:30 Biblia w czasie zarazy. Ewangelia Mateusza. A dzisiaj trudny tekst. Na kim zbudowany jest Kościół Jezusa Chrystusa? Na takim kolorowym gościu w takiej czapie z trzema koronami, którego noszą w lektyce, czy na Jezusie Chrystusie? Trudne pytanie. Ja jest jeszcze trzecia, na Janie Pawle II. To jest trzecia opcja. Ale nie wiem, czy będziesz o niej wspominał. No już, także to o 20:30 Biblia w czasie zrazy, Ewangelia Mateusza. Po programie Pomyśl Dziś, dlaczego masz mu dawać. My się z państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję tobie i państwu. Rysownik Andrzej Patalon. Dziękujemy ci, Andrzej, za twój rysunek. My się z państwem żegnamy. Przedstawiciele klubów polskich, czyli Trójmiasto, no i klubu Chicago z Polonii. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Ludzie Biblii, zarówno Starego Testamentu, jak Nowego Testamentu, czyli Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie, w Jego krwi przelanej na krzyżu raz na zawsze za nasze grzechy, dawali pieniądze na różne Boże przedsięwzięcia. Akurat skończył się miesiąc, lipiec, i znowu na mecie zameldowało się ponad 1000 naszych widzów, wspierając działalność naszej telewizji. No to tak bardzo wam dziękuję przy okazji. To jest dla nas też naprawdę wielka, wielka zachęta. Ale wróćmy do tego dawania. Ludzie Biblii
ze swoich dochodów oddawali część Bogu na Boże cele, które on definiował. Początkowo w Starym Testamencie to było 10%, stąd ta nazwa dziesięcina. Kościół katolicki, szczególnie w średniowieczu, no to wręcz siłą ściągał dziesięcinę. W biblijnym chrześcijaństwie my jasno mówimy, powinniśmy być jeszcze lepsi niż ludzie Starego Testamentu, ale musimy pamiętać, że Bogu podoba się tylko to dawanie z serca, ze szczerego serca, a nie żeby zrobić wrażenie na ludziach, albo nie żeby jakieś jarzmo przykazań, że tak powiem, z opornym sercem, ale na zewnątrz realizować. Dlatego chciałem ci pomóc. Jak zmienić perspektywę na dawanie pieniędzy na sprawy Boże? Pomyśl, kiedy na przykład uda ci się jakiś dobry biznes zrobić, znaleźć lepszą pracę, więcej zarobić. Czy nie wzdychasz do Boga: o Boże, bardzo ci dziękuję? Zwykle tak. No a pomyśl, że dawanie części tego błogosławieństwa finansowego, które Bóg ci łaskawie daje, z powrotem Jemu na Jego cele, czy nie jest czasem dobrym powiedzeniem dziękuję czynem, a nie tylko słowem? Inaczej mówiąc, dawanie na Boże sprawy jest to forma modlitwy dziękczynienia.